Absolutnie fundamentalna inwestycja dla Wałbrzycha. I na samym końcu, choć jest to być może najważniejsze, chciałem podziękować pracownikom ministerstwa, przede wszystkim panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za podpisanie tej decyzji. Ona jest oczywiście oparta o ocenę merytoryczną, punktową wycenę, ale wydaje się, że druga już dobra decyzja w ostatnich miesiącach dla tej części województwa dolnośląskiego, mówię tu o S3, o drodze do Lubawki, pokazuje, że ten program wspierania rozwoju miast innych niż metropolie wygląda na to, że jest realizowany. Chcielibyśmy, aby to nie była ostatnia dobra decyzja dla Wałbrzycha, dla takich miast jak Wałbrzych, które muszą walczyć o to, o co inne, miasta, szczególnie duże, wojewódzkie, a nie postwojewódzkie, po prostu mają już osiągnięte. Historyczny moment dla Wałbrzycha, ale i dla całego regionu. Warto podkreślić, że to jest drugi co do wielkości po tunelu w Świnoujściu projekt finansowany ze środków unijnych w ramach tego programu. Oczywiście wpłynie on na zmianę jakości życia mieszkańców Wałbrzycha i regionu, ale też jest dowodem na to, że program zrównoważonego rozwoju Polski jest realizowany, że środki alokowane przez rząd są nie tylko w dużych metropoliach, ale również w nieco mniejszych miastach, właśnie takich jak nasz Wałbrzych. Świetny przykład współpracy ponad podziałami politycznymi na rzecz regionu, na rzecz mieszkańców. Wielkie podziękowania i gratulacje należą się wszystkim parlamentarzystom, którzy zabiegali o to, ale przede wszystkim władzom miasta. Przypomnijmy, że blisko 20 lat trwała walka o tę inwestycję. Dzisiaj po tym czasie jesteśmy właśnie w historycznym dniu, w dniu, kiedy została podpisana umowa na realizację tej inwestycji. W tych gratulacjach nie można pominąć oczywiście obecnych władz miasta, prezydenta Romana Szałemeja, który z dużą determinacją dążył do tego, aby inwestycja została zrealizowana, a szczególne podziękowania należą się również premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który na pewnym etapie osobiście włączył się w ten projekt i również dzięki jego decyzjom ten projekt może być dziś realizowany. Panie Marszałku, wielkie święto jutro przed nami, otwarcie oficjalne obwodnicy. Ja chciałabym wrócić pamięcią do historii związanej z powstaniem, z podpisaniem umów, dokumentów, z powstaniem samego procesu rozpoczęcia budowy obwodnicy. Jak to było? No, ten proces był tak naprawdę wieloletni, już pomijając to, że Wałbrzyszanie już raz czekali na obwodnicę kiedy zaczynała być budowana. Niestety skończyło się to skandalem, no ale na szczęście od 2015 roku, trzeba to bardzo jasno powiedzieć, bo dużo przekłamań w tej sprawie w sferze medialnej się pojawia. Dzięki złożonym oczywiście wnioskom przez gminę, przez Urząd Miasta, ale też dzięki wsparciu na poziomie rządowym udało się pozyskać środki na budowę tej przełomowej dla Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego, też dla Szczawna przecież inwestycji. No oczywiście, sprawy związane z finansowaniem inwestycji zawsze są skomplikowane i niektórzy próbują to wykorzystywać do pokazywania takiego fałszywego obrazu, jak wyglądał proces decyzyjny wówczas, kiedy te rekordowe dla Wałbrzycha środki były przyznawane. Trzeba powiedzieć wprost, że te blisko 300 milionów złotych, które są przedstawiane jako unijna dotacja, owszem, pochodzą z funduszy unijnych, natomiast proces wygląda w taki sposób, że fundusze unijne trafiają do Polski i o tym, gdzie zostaną skierowane, decyzję podejmuje polski rząd, oczywiście nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem podległych sobie agencji, instytucji. I właśnie tutaj takie rozmowy toczyły się i w 16 roku, i w 17 roku. Jak wynika też z mojej wiedzy, w tych rozmowach uczestniczył pan minister Michał Dworczyk. Wiem, że ten temat wielokrotnie był poruszany z panem premierem Mateuszem Morawieckim, wówczas wicepremierem odpowiedzialnym za Ministerstwo Rozwoju, gdzie wiele właśnie decyzji związanych z wydatkowaniem środków europejskich zapadało. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której owszem, największa część projektu, ponad połowa, jest finansowana ze środków unijnych, ale są to środki, które trafiły do Wałbrzycha dzięki decyzji rządu, który
równie dobrze mógł je skierować do innego miasta, mógł je skierować do Warszawy, do Wrocławia, do Gdańska, a jednak no, wiemy, że od 2015 roku filozofia się zmieniła i rząd Zjednoczonej Prawicy w przeciwieństwie do rządów Tuska czy Ewy Kopacz zaczął kierować pieniądze również do tych mniejszych miejscowości. No, Wałbrzych porównując z Wałbrzychem z Wrocławiem jest mniejszą miejscowością, więc no, jak najbardziej jest to potwierdzenie tego właściwego kierunku. Zresztą niedawne decyzje, to jest cały czas przecież podtrzymywane taki rodzaj polityki na dodatkowe pieniądze, na, czy właściwie nowe pieniądze na stadion w Wałbrzychu, to też jest potwierdzenie tego, że ten kierunek rządu Zjednoczonej Prawicy jest niezmienny. Natomiast pamiętamy, że wówczas nawet po przydzieleniu tej ogromnej dotacji dzięki decyzji administracji rządowej, nadal tych pieniędzy brakowało. Na krótki odcinek, krótki w porównaniu z całością inwestycji, przechodzący przez teren gminy Szczawno-Zdrój. I wtedy no, były dwa warianty. Albo ten odcinek warty 40 kilka milionów złotych pokryje ze swojego budżetu miasto Wałbrzych. To oczywiście byłby ogromny wydatek, na który pewnie tak zadłużona przez lata gmina nie mogłaby sobie pozwolić. No i zwrócono się o pomoc do polskiego rządu i wówczas dzięki decyzji ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka decyzja o przyznaniu tych kilkudziesięciu milionów złotych zapadła, dzięki czemu ten krótki fragment biegnący przez teren gminy Szczawno-Zdrój również dostał swoje finansowanie i mógł być realizowany w ramach jednolitego zadania razem z tym fragmentem większym, który przebiega już przez sam teren gminy Wałbrzych. Zatem cały proces decyzyjny był długi, był skomplikowany. Oczywiście zakończył się szczęśliwie i świętujemy teraz właśnie koniec inwestycji, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że gdyby nie decyzje rządu pani premier Beaty Szydło, pana premiera Mateusza Morawieckiego, no to tej obwodnicy byśmy nie mieli, tak jak nikt nie podjął tej decyzji w latach chociażby 2007-2015 w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, a były ku temu okazje. Okazało się, że można, tylko trzeba chcieć. No i tutaj oczywiście, tak jak powiedziałem, zaangażowanie szeregu parlamentarzystów, pana ministra Michała Dworczyka na czele spowodowało, że te pieniądze właśnie płyną do naszego regionu, a z całą pewnością nie są to właśnie ostatnie środki, tak jak powiedziałem, i stadion w Wałbrzychu i wiele też nieco mniejszych inwestycji jest, realizowanych właśnie dzięki tej nieustannej pracy naszych parlamentarzystów. Panie Marszałku, ale dlaczego akurat to wszystko, o czym przed chwilą dowiedzieliśmy się, nie wybrzmiewa w Wałbrzychu? Nie, jakby prezydent Szołomej nigdy tego nie podkreślił, znaczy, przepraszam, podkreślił w trakcie początkowych konferencji prasowych. Wtedy to dziękował ministrom, polskiemu rządowi. Dzisiaj już tego nie mówi. Czy to oznacza, że jest to jak zwykle retoryka związana z polityką? Tak to odczytuję, dlatego że faktycznie początkowo ta współpraca w realizacji tej bardzo ważnej inwestycji dla regionu odbywała się ponad pewnymi podziałami politycznymi. No, później też zaostrzenie, jak rozumiem, tak to staram się interpretować, sytuacji politycznej w kraju, też pewne ambicje polityczne spowodowały, że no, pan prezydent być może przestał dostrzegać to wsparcie, o którym przecież mówił bardzo często właśnie w początkowej fazie realizacji inwestycji, właśnie też dziękując czy to ministrowi Dworczykowi, czy wprost panu premierowi Morawieckiemu. No ja cieszę się, że na tej konferencji otwierającej obwodnicę wystąpią wspólnie w jednym szeregu ważni ministrowie polskiego rządu, również prezydent, który, no trzeba to też podkreślić, wniosek złożony przez urząd był złożony prawidłowo. Te argumenty pozwoliły rządowi Zjednoczonej Prawicy podjąć decyzję o przyznaniu dotacji. Zagrało to w zasadzie na wszystkich etapach, ale trzeba właśnie pamiętać o tym, że tutaj każdy dołożył swoją cegiełkę, a tak naprawdę rząd Zjednoczonej Prawicy dołożył wielką cegłę, bo nawet najlepsze chęci i najlepiej napisany wniosek no nie wystarczyłyby, gdyby nie zostały odpowiednie finansowe decyzje podjęte na tym najwyższym szczeblu. Panie Marszałku, ale prezydent, który napisał rzeczywiście ten wniosek bardzo dobrze, on był dobrze przygotowany, zresztą przez długi czas był przygotowywany, prezydent mógł zwrócić się do swoich partyjnych kolegów, prawda, którzy wtedy sprawowali przed 2015 rokiem władzę. Przecież Wałbrzych gościł i prezydenta Komorowskiego, i Donalda Tuska, i panią premier Ewę Kopacz. Były obietnice, nigdy te obietnice się nie ziściły. Te dotyczące budowy obwodnicy faktycznie zaczęły się materializować dopiero po przejęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast no, przez lata padało
mnóstwo obietnic. Przecież pamiętamy, kto zamykał chociażby zakłady wałbrzyskiej porcelany, później też inne zakłady przemysłowe w Wałbrzychu. To byli politycy, którzy dzisiaj często są związani z obozem politycznym Donalda Tuska. Na przestrzeni lat padało wiele deklaracji mówiących o wynagrodzeniu wałbrzyszanom tych trudnych wydarzeń, tej trudnej sytuacji. No a tak naprawdę kończyło się na obietnicach. Pamiętamy przyjazd pani Ewy Kopacz do Wałbrzycha przed wyborami w 2015 roku. Też deklaracje wielomilionowego wsparcia. 180 milionów bodajże obiecywała wtedy. Do dzisiaj zostały tabliczki z nazwiskiem pani premier Ewy Kopacz na kilku wałbrzyskich kamienicach. No i w zasadzie, jak wynika z mojej wiedzy, być może nie mam pełnej wiedzy, do tego się sprowadziło to wielkie przełomowe wsparcie. Oczywiście ono było zupełnie niewystarczające i dzisiaj te deklaracje brzmią groteskowo, jak sobie je przypomnimy. Dopiero od 2015 roku coś się w tej sprawie zaczęło dziać i to jest zasługa właśnie zmiany filozofii podejścia do zmiana filozofii generalnie rządzących w Warszawie do dystrybucji środków i rządowych, i europejskich, za które odpowiada rząd na przestrzeni, na terenie całego kraju. Można by wymienić długo, my to podkreślamy na każdym kroku. No i też liczymy na pewną uczciwość mediów, które to ukazują. Liczymy na też zrozumienie mieszkańców, którzy czasami są po prostu taką nachalną propagandą wprowadzani w błąd. Ta nachalna propaganda często sprowadza się do tego, że Unia dobra, rząd zły. No tak nie jest. Sprawy są zdecydowanie bardziej skomplikowane i ten strumień pieniędzy, który został w ostatnim czasie uruchomiony na Dolny Śląsk, jest przede wszystkim zasługą decyzji rządowych.